Na program Dasz Bur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Środek nocy, miejscowość, gdzieś w zachodniopomorskim. No i jesteśmy na polowaniu. Bardzo wielu z Was zagląda nocą do różnych miejscowości. Przejeżdżacie, przechodzicie, rozpoczynacie polowanie gdzieś przy zabudowaniach. Normalni ludzie śpią. To my przemykamy się gdzieś między zabudowaniami, gdzieś pomiędzy budynkami. Chodzimy cichutko, powolutku, gdzieś tam, gdzie może być dzika zwierzyna. To my dbamy o to, aby gdzieś przy domach nie pojawiały się drapieżniki, nie pojawiała się dzika zwierzyna w postaci dzików, które mogą robić szkody gdzieś przy trawnikach, gdzieś w ogródkach przydomowych, a także na polach, które są tuż za domami. Wszyscy śpią, a my jesteśmy właśnie tutaj, w ciemności, w lesie, gdzieś na polu, po to, aby zapolować. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dasz Bur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Nocne polowanie to zawsze wyzwanie. Tym bardziej, jeśli polujemy gdzieś blisko zabudowań, gdzieś pomiędzy budynkami. Oczywiście wszystko w dozwolonej odległości od tych budynków, zachowując pełnię bezpieczeństwa. W ciągu dnia polowanie w takim terenie jest prawie niemożliwe ze względu na ludzi, którzy znajdują się gdzieś w pobliżu. Natomiast wtedy, kiedy polujemy w nocy, kiedy przemykamy się niczym, można powiedzieć, specjaliści od poruszania się w takim trudnym terenie, wykorzystując różnego rodzaju zabawki i nowoczesną technologię, nawet w pełnej ciemności jesteśmy w stanie odszukać dziką zwierzynę. Oczywiście wielu powie, że nie dajemy jej szans, że zwierzyna przez to nie ma spokoju, że my po prostu zakłócamy jej nocne żerowanie. Ale z drugiej strony, dlaczego zwierzę ma mieć szansę z myśliwym? My po to uzbrajamy się w ten sprzęt, żeby dać jej właśnie mniej szansy. A też mamy ten sprzęt po to, żeby właściwie ją wybrać, żeby właściwie określić, żeby właściwie podjąć decyzję o tym, strzelić czy nie strzelić, dokonać selekcji. W tym momencie jestem na obrzeżach małej miejscowości położonej pośród lasów. Z tyłu pola. Właśnie jesteśmy nad jednym z takich pól i nad tym polem generalnie jest pusto, niczego nie ma. Ale kiedy spojrzałem w kamerę termowizyjną gdzieś dalej, zobaczyłem, że około kilkaset metrów ode mnie, nie wiem, 300-400 kilometrów, są jakieś zwierzęta. Jest jakaś zwierzyna. Jeszcze nie widzę, co to jest za zwierzyna, ale spróbujemy podejść bliżej i zobaczyć, przyjrzeć się temu. Prawdopodobnie mogą to być dziki, ale może to także być jeleń. Przemieszcza się coś tam za drzewami. No i teraz kwestia tego, czy uda nam się tam podejść.
obserwuję sobie to zwierzę, które jest gdzieś tam w oddali, gdzieś dalej. I już wiem, że to na pewno nie jest dzik, tylko jest to większe zwierzę. Prawdopodobnie jest to jeleń. Po drodze także dwie sarny. Nowoczesna technologia bardzo pomaga. Podeszliśmy dosłownie, nie wiem, 150 metrów. Jestem już bliżej i już wiem, że nie chcę tam iść, bo na jelenie w nocy nie możemy polować. Oczywiście my będziemy dzisiaj na polowaniu do poranka, więc będziemy chcieli spróbować o poranku zmierzyć się gdzieś z jeleniami, bo mamy taki czas, kiedy jeszcze możemy na nie polować. Możemy zapolować na byki, na cielęta. No ale w tym momencie jakby odpuszczamy sobie podchód w tym miejscu i przejeżdżamy w inne, aby sprawdzić kolejne miejsce, czy tam, aby na przykład nie będzie jakiegoś dzika, a może jakiegoś drapieżnika. A jeleniami zajmiemy się wtedy, kiedy zrobi się jaśń. Kolejne miejsce, które odwiedzamy jeszcze po ciemku. Przeszliśmy przez wielkie pole, które jest blisko miejscowości. Niestety na tym polu nic nie ma. Nie ma dzikiej zwierzyny. Doszliśmy do lasu. Przy nas stara, można powiedzieć, tama bobrowa, która w tej chwili puszcza mocno wodę i słychać ją. Bobry tej zrobiły dużo szkód, pozalewały nam łąki i inne rzeczy. No i kiedyś sami je tutaj introdukowaliśmy razem z leśnikami, a dzisiaj stanowią problem. To jest właśnie tak, jak nie do końca wszystko wiemy, jak może się potoczyć przyszłość. No i rozwój jakiejś zwierzyny, którą wprowadzamy na teren, gdzie teoretycznie powinna sobie doskonale radzić i nie być jakimś szkodnikiem dla nas, dla ludzi. Niestety zdarzyło się inaczej. Ten teren tutaj był doskonały dla bobrów, chętnie się rozmnażały i zrobiło ich się tutaj tyle, że stały się troszkę uciążliwe. Ale dzisiaj nie o bobrach, a o polowaniu, więc idziemy jeszcze kawałeczek dalej. Sprawdzimy, czy gdzieś tam na łąkach jeszcze nie ma dzikiej zwierzyny. Ona tędy schodzi tutaj sobie do lasu, gdzieś tam z żerowiska albo żeruje właśnie gdzieś jeszcze tutaj pośród traw. Jeśli tu nie będzie dzikiej zwierzyny, no to przejdziemy w kolejne miejsce, ale tym razem już na las pójdziemy poszukać jeleni. Powoli robi się coraz jaśniej. No i wchodzimy do lasu. Niestety zostawiłem lornetkę w samochodzie. To niedobrze, bo ona wtedy, kiedy zaczyna się robić jasno, bardzo by się przydała. Zwłaszcza w momencie, kiedy byśmy spotkali jelenie. Ale chciałem jeszcze z wami pogadać na temat tego, co tutaj jest wokół mnie. Tu jest pustka. Pustka, był kiedyś las. Było kiedyś bardzo fajne miejsce, gdzie zwierzyna schodząc z łąki zatrzymywała się właśnie gdzieś tutaj. Było pełno zakrzaczeń, było wysokie podszycie. Był gruby, wysoki las, na którym bardzo fajnie się polowało. Dzisiaj jest duży zręb. Tych zrębów jest coraz więcej w Polsce, przynajmniej tak twierdzą wszyscy, którzy nie do końca znają się na gospodarce leśnej. Po prostu ten las dorósł już swojego wieku i, jak to się mówi, poszedł pod topór. Dzieje się tak z każdym lasem, który ma już odpowiedni wiek, odpowiednią formę i kiedy te drzewa są już na tyle duże i stare, że można je wyciąć.
Oczywiście leśnicy dbają o to, aby były także nowe nasadzenia. Te nowe nasadzenia też są bardzo ciekawe, bo jeszcze kilkanaście lat temu sadzono głównie takie monokultury. Dzisiaj to się pozmieniało i jak patrzymy na zasadzenia, które robią leśnicy, to nie są to monokultury tylko, ale są właśnie pewnego rodzaju enklawy. Pojawia się dużo gatunków drzew, które dają pożywienie dzikiej zwierzynie, która żyje pośród lasu. To bardzo fajnie, że ktoś podchodzi do tego właśnie w ten sposób. Dzisiaj duży zrąb, duża przestrzeń wolna, ale za chwilkę być może tutaj będą posadzone takie gatunki drzew, które również będą atrakcyjne właśnie dla dzikiej zwierzyny. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec. Tu widać, że drzewa jakby dobiegły do tego okresu, kiedy można było je ściąć. Fałszywy alarm. Myśleliśmy, że jelenie gdzieś tam pomiędzy krzaczkami. W kamerze termowizyjnej wypatrzyłem najpierw coś ciepłego, a że nie mam niestety lornetki, bo zostawiłem w samochodzie, bo myślałem, że szybciej wrócimy i będziemy sobie mogli jeszcze po nią wrócić. No to przypatrzyliśmy się dokładniej. Okazało się, że tam są sarny, a nie jelenie, więc idziemy sobie dalej. Jasne, kolorowe czubki sosny, pomalowane. To nie jest coś, co zrobiła dzika przyroda, tylko coś, co zrobili leśnicy po to, aby zabezpieczyć je właśnie przed zgryzaniem. Taka uprawa nieogrodzona, która no, jest zabezpieczona przed tym, żeby dzika zwierzyna nie zgryzała tego. Kiedy przyjdzie, kiedy będzie chciała ten czubeczek, który jest najsmaczniejszy, spróbować, no to skończy się tym, że będzie to bardzo gorzkie, bardzo niesmaczne, niestrawne i będzie się kojarzyło z czymś nieprzyjemnym. Jeden raz spróbuję i tyle. Ale czekajcie, bo coś tutaj gałązka nam strzeliła. To tylko jakiś ptak musiał strącić gałąź. Zima nie zima, z babrzyska korzystać trzeba. Zawsze to jakaś, jak to się mówi, leśne kąpielisko, leśne spa. No i widać, że zwierzyna z tego korzysta.
kawałek błotka, zawsze można obkleić się, może trochę cieplej dzięki temu będzie jak obecnie, może mniej jakichś pasożytów, chociaż zimą zawsze jest ich mniej. Mimo wszystko widać, że chętnie ktoś tu się wytarzał. Jest jakaś sierść. Idziemy w teren, gdzie bardzo często wiedziałem o tym, że zwierzyna zatrzymuje się tutaj, żeby sobie przetrwać dzień. Pełno takich małych świeczków, takich gęstych na dole, jak tutaj po lewej stronie mojej. Bardzo często gdzieś w takim gęstwiaku lubią leżeć sobie dziki, jelenie. Wejdziemy głębiej w las, który jest za mną. Tam będzie troszeczkę luźniej, ale bardzo często udawało mi się tutaj w ciągu dnia nadepnąć nawet na dziki. W tamtym roku strzeliłem tu chyba ze dwa właśnie w ciągu dnia, a także jelenie. Gdy szliśmy, po drodze było pełno tropów różnych. Nawet spotkaliśmy trop wilka, co wcale mnie nie cieszy. I to całkiem duży, spory. Natomiast teraz tam z tyłu znowu odzywają się ptaki, tak jakby coś tam gdzieś było. No i wejdziemy, sprawdzimy, czy jest coś, czy nie ma. No, na pewno trudniej jest mi, bo nie mam lornetki. No, znowu to powiem. Nie wiem, czemu nie zabrałem jej ze sobą. Kamera termowizyjna tylko pomaga odszukać, natomiast sprawdzić dokładnie, co tam gdzieś jest, potrzebna jest lornetka. Jakiś horror tu się odbył. Ewentualnie jakieś zwierzę po prostu tutaj pocierało się mocno o ten korzonek i zerwało sobie spod brzusza. Idziemy sobie ścieżką, którą szła zwierzyna. Świeżo złamany konar świadczy o tym, że szło tędy większe zwierzę. Widzieliśmy odchody dzików. Gdzieś parę bobków jelenich, ale na razie zwierzyny nie widać. Natomiast czuję, że gdzieś ona tu jest. Kości zostały porzucone. Najprawdopodobniej dzika. No i dzika przyroda zrobiła porządek. Tylko zostały kości, a mięska nie ma. I znowu wydarzyło się tak, że dwa kroki za daleko i jakaś zwierzyna podniosła się i poszła. Na mój gust jelenie, chociaż, ale raczej jelenie, bo słychać było takie dłuższe i wysoko łamujące się gałązki, a nie na dole. Więc coś tu było. Mógł być pojedynczy byk albo kilka byczków. Bo chodzi tu taka chmarka. Natomiast ucichło. Jeśli jelenie, to poszły kawałek i stanęły. Podejdziemy tam jeszcze dalej, zobaczymy. Mieliśmy iść tamtędy, ale zdecydowałem, że jednak podejdziemy tu, żeby zobaczyć, czy za tą górką albo na tej góreczce coś nie leży. Jednak zwierzyna była w tym błotniku, do którego pierwotnie zmierzałem.
Zrobiliśmy ponad 7 km i niestety, ale zwierzyny tylko słyszeliśmy. Gdzieś tam coś przemknęło, widzieliśmy sarny. Ja widziałem lisa i tyle. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce, tym razem znowu na las. Niezbyt duży teren, więc mam nadzieję, że uda nam się go w miarę szybko spenetrować. A nóż widelec, będą tam jelenie. Dosłownie 5 minut temu weszliśmy tutaj do lasu. Przeszliśmy kawałek na przełaj i co? I podniosły nam się dwa dziki. Ja zdążyłem je złapać w kamerze termowizyjnej, ale już nie było czasu, żeby podnieść broń do oka i spróbować strzelić. Były od nas jakieś 100-150 metrów. No i sobie chyłkiem uciekły. I poszły jakoś ostro, ale niestety usłyszały nasze podchodzenie. Po tych liściach jest strasznie głośno i trzeba iść ostrożnie. Ale fajnie, biały dzień, dziki. Zobaczymy, co będzie dalej. Tu jest taki teren, że ta zwierzyna trzyma się tutaj naprawdę bardzo często. No ale najgorsze jest to, że nie ma takiego mocno wiejącego wiatru albo jakiejś gorszej pogody, bo w taką gorszą pogodę łatwiej jest chodzić w takim terenie i łatwiej tu podejść zwierzynę. No i koniec dzisiejszego polowania. Niestety nie dogoniliśmy dzikiej zwierzyny kolejny raz. Gdzieś ona jednak jest lepsza ode mnie. No i tyle. No mamy taki okres, jaki mamy tej zwierzyny w ciągu dnia. Trudno jest znaleźć większej ilości i przynajmniej mi się to nie udaje. Dzisiaj widziałem dziki w ciągu dnia, słyszałem jelenie, widziałem ich tropy, widziałem tropy wilka, widziałem sarny. Ale to wszystko daleko i nie udało się podnieść broni do oka tak, aby skutecznie strzelić. Ale tak to już czasami bywa. Dzisiaj jeszcze chciałem z Wami dwa słowa zamienić na temat tego, że Polski Związek Łowiecki obchodzi swoje setne urodziny. Kiedyś wieszczono Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, a było to 5 lat temu, kiedy obchodziliśmy 95. rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego, że może się wydarzyć tak, że nie dotrwa do swoich setnych urodzin. Na szczęście stało się inaczej. Bardzo cieszę się, że Polski Związek Łowiecki ma dzisiaj, w tym roku obchodzi swoje setne urodziny. Oczywiście wkoło tego jest jak zwykle sporo różnych kontrowersji, różnych historii. Zapewne śledziliście i być może śledzicie dalej debatę, czy też bardziej troszeczkę takie naśmiewanie się z nowego znaku, logotypu Polskiego Związku Łowieckiego, który powstał właśnie z okazji tego, że Polski Związek Łowiecki obchodzi swoje setne urodziny. Na siłę ktoś próbuje z naszego związku zrobić nowoczesną organizację, a przecież my do końca nowocześni nie jesteśmy. My opieramy się modą, opieramy się temu wszystkiemu, tej nowoczesności. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo o ile korzystamy z coraz bardziej nowoczesnego sprzętu optycznego, optoelektronicznego, broni coraz nowocześniejszej, to tak naprawdę przyświecają nam zawsze te same stare, dobre zasady związane z polowaniem. Mamy zbiór zasad i etyki łowieckiej, które powinny być dla każdego z nas najważniejsze. I śmiem wątpić, że to się zmieni. Wiem i wierzę w polskich myśliwych, że nadal mimo wszystkich zmian i tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, będziecie podchodzili zdroworozsądkowo do polowania w taki sposób, aby tej zwierzyny zostało
bardzo dużo dla przyszłych pokoleń, żeby nasze dzieci i wnuki mogły tak naprawdę pójść do lasu, na pole, na łąkę, być może nie polować, ale podziwiać tą dziką przyrodę, aby nie musiały tego oglądać w zoo czy w jakichś zamkniętych parkach, tylko żeby mogły pójść swobodnie do lasu i na pole i tam zobaczyć sarnę, jelenia, spotkać tropy dzika, a może natknąć się na jakąś scenkę rodzajową związaną, nie wiem, z zającem szarakiem, a może po prostu czasami trafić nawet na tropy wilka, które będą budziły emocje. To wszystko, co dzieje się wokół Polskiego Związku Łowieckiego, nie napawa entuzjazmem. Oczywiście wszystko inaczej jest przedstawiane, że jest coraz lepiej, coraz piękniej, coraz wspanialej. Pewnie w wielu przypadkach tak się dzieje, ale to nie jest zasługa jakby tych ludzi, którzy siedzą u góry, tylko wasza. Wasza, bo to wy stanowicie Polski Związek Łowiecki i to wy go tworzycie. I wasze działania, te oddolne, są najczęściej najlepiej postrzegane. A to, co robi nasza góra, zostawmy dzisiaj bez komentarza. Cieszmy się z tego, że Polski Związek Łowiecki ma 100 lat i świętujmy. A jak? No, każdy niech świętuje tak, jak potrafi. Niech cieszy się z tego, że jesteśmy w wielkiej rodzinie myśliwskiej, bo związków, które mają 100 lat w Europie, naprawdę jest niewiele. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze polowanie, za dzisiejszy odcinek, że jesteście z nami. Napiszcie, co sądzicie na temat właśnie tych zmian, tego logotypu, tej całej wizualizacji nowej, która została zaimplementowana do, można powiedzieć, takiej księgi, jak to tak powinno się profesjonalnie nazywać w korporacji, księgi znaków, tego, w jaki sposób dzisiaj widzicie ten nowy znaczek, logotyp Polskiego Związku Łowieckiego. Wiem, że na wielu forach wrzało, a może tutaj padną jakieś ciekawe propozycje i zobaczymy, może podeślecie coś ciekawego, jakieś znaki. Z chęcią je pokażę na naszym Facebooku albo Instagramie. Mieliśmy być dzisiaj na strzelnicy. Niestety strzelnica była zamknięta i wylądowaliśmy w lesie. Ale nic, to spokojnie. Następnym razem widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur.